Suwałki, wizyta trzecia. Jesteśmy w pięknie odnowionej łaźni miejskiej. To, co tutaj widzimy, to jest budynek dawnej łaźni miejskiej, który funkcjonował jeszcze do końca PRL-u mniej więcej. Ludzie tutaj przychodzili się wykąpać, ponieważ w swoich mieszkaniach prywatnych łazienka, ubikacja, no to była rzadkość. Ludzie jednak chodzili do wychodków gdzieś tam na zewnątrz, a kąpali się w misce, nalewając wodę z wiaderka. Dlatego raz na jakiś czas przychodzili do łaźni miejskiej. Proszę zobaczyć, jaka tu jest powierzchnia. To jest olbrzymia powierzchnia. Nie wiem, ile tutaj było wanien, natrysków czy innych wynalazków. W każdym razie obiekt został pięknie, bardzo, naprawdę szacunek dla autorów tego projektu, bo zachowano stare mury. Oczywiście zostały one przeczyszczone. W środku niestety wszystko zostało wyburzone i wnętrze już nie jest tymi łaźniami, które były jeszcze w czasach PRL-u. I urządzono galerię sztuki. Będą tam zmieniane ekspozycje w tej chwili. Są rzeźby autorów tutaj miejscowych i jeszcze Litwini też się dołączyli. Widać je w tle w tej chwili, także można sobie zaobserwować. Bardzo ładnie, zwróćcie uwagę, jak fajnie to wszystko zostało zaaranżowane, z dużym smakiem, duża przestrzeń. Ładnie wkomponowane elementy nowoczesne do starej zabudowy. A wszystko na terenach bulwaru Czarna Hańcza, który został bardzo gruntownie poddany renowacji, że tak powiem. Grunty musiały być utwardzone, ponieważ były bardzo miękkie, zapadające się. W tej chwili jest to fajne, wspaniałe miejsce do wypoczynku. Dużo ławeczek, powietrza, słońce, można się upalać, jak jest. No i w ogóle zapraszam. Przy kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. To tutaj właśnie gdzieś miały być zachowane dwa dęby, które znajdowały się przy bramie do obozu jenieckiego, o którym mówiłem w jednym z wcześniejszych filmików na kanale. Przyznam, że ja tutaj nie widzę tych śladu po tych dębach. Według informacji gdzieś tam zaczerpniętych w internecie, gdzieś te dęby się zachowały. Może szukam od złej strony. Spróbujemy jeszcze sytuację zbadać dokładniej. Być może uda nam się porozmawiać z księdzem. W każdym razie to tutaj właśnie zaczynał się obóz jeniecki, który ciągnął się daleko, daleko hen aż do w kierunku Rudki Tartak. A stoimy na ulicy Obozowej.